Roboty ruszyły na początku trzeciej dekady czerwca. Miały potrwać, według jak się okazuje pobożnych życzeń, do połowy lipca. W połowie sierpnia roboty wciąż trwały. Dlatego zapytaliśmy wówczas dyrektora zarządu Drugi Zieleni, kiedy mieszkańcy przestaną się zmagać z utrudnieniami w ruchu. Do końca miesiąca powinniśmy zakończyć wszelkie tam prace na tym skrzyżowaniu. Trochę w tej chwili przeszkadza nam pogoda, opady deszczu, które występują w tej chwili prawie codziennie. Wreszcie deszcze przestały padać, wakacje się skończyły, a budowa trwała. Tempo nadal jednak pozostawiało wiele do życzenia. Nie udało się skończyć robót również we wrześniu. Mamy połowę października, a na nowym skrzyżowaniu ciągle stoją zapory. Przebudowa, która miała trwać miesiąc, wydłużyła się póki co czterokrotnie. Cierpliwość tracą zarówno kierowcy, jak i piesi. Tymczasem Tomasz Drejer tłumaczy, że inwestycja została zakończona. Natomiast jest to inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej i zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Jest to tak, zgodnie ze specustawą. Ulica Pułaskiego jest ulicą wojewódzką. W związku z tym właściwość zakończenia tej procedury jest nadzór wojewódzki w Białymstoku. Dokumentacje, które były niezbędne do wykonania, są przygotowane. Czekamy tylko na podpis projektantów tego zadania. I teraz trwa procedura odbiorowa, czyli to tak samo jak ze stulecia niepodległości. Też można sobie przypomnieć, że bardzo długo była gotowa, a nie można było jeździć, bo nie ma oficjalnego dokumentu z nadzoru budowlanego z Białegostoku. Ulica Stulecia Niepodległości odbierana była 2,5 miesiąca, przypomina Tomasz Drejer, ale przyznaje jednocześnie, że wówczas trwał kompletny paraliż działalności wszelkiego rodzaju służb i instytucji wynikający z pandemicznego lockdownu. Teraz nie jest aż tak tak źle w tym temacie, natomiast też nie jest zbyt dobrze, że tutaj trudno jest przewidzieć, kiedy będzie otwarte to skrzyżowanie i w jakiej formie. Mamy przygotowane dokumenty, żeby otworzyć to skrzyżowanie na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ale na to musi wyrazić zgodę nadzór wojewódzki. W przyszłym tygodniu, tak z tego co mi jest wiadomo, pojadą pracownicy Wydziału Inwestycji na rozmowy do Białegostoku. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli by się wyrazili zgodę w nadzorze, że udostępnić po prostu to skrzyżowanie w takiej formie, stosując oczywiście ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania, takie oznakowanie zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, to być może dość szybko zostanie ona otwarta do ruchu.